Myślicie, że Józef Zyk do swojego sukcesu doszedł wolno? Teraz to może zwalniać, bo wszyscy wiemy, że to już jest sukces, ale poprzednio to ganiał. No, tak? Ja jestem zwolennikiem od dawna, aby decentralizować siedziby wielkich spółek i dlatego popieram od zawsze postulat Józefa Zycha i Lubuskiej Organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, aby siedziba PGNiG była tam, gdzie jest najwięcej w Polsce gazu, doświadczenia, a nie była w Warszawie, bo jesteśmy, jeszcze powtórzę, także w tym wymiarze za bardzo warszawocentryczni, a później sięgamy do rozwiązań, które są bolesne, na przykład janosikowe i wywołują pewne niepokoje. Otóż to, co krajowi za wielkim miastem można z Warszawy dać, trzeba dać nie tylko zadania zlecone samorządowi, ale także środki do realizacji tych zadań. Także spodziewam się, że wkrótce przyjdą dobre decyzje w tym zakresie. Zobaczycie Państwo więcej inwestycji, więcej pobudzania na tym terenie inwestycji kapitału rodzinnego i polskiego, bardzo duże wsparcie dla nowych rozwiązań przedsiębiorczości i to, co może być szczególnym hitem także dla tej ziemi, czyli wsparcie dopuszczalne w ramach rozwiązań europejskich. Mówię tu o kształceniu do zatrudnienia i chcemy takim właśnie województwom poświęcić bardzo dużej uwagi. Ja jako minister gospodarki czuję się w sposób szczególnie umotywowany, bo reprezentuję Polskie Stronnictwo Ludowe, partię środowisk poza wielkiej aglomeracji.